Witam, Maciej Kowalski, jestem rzecznikiem prasowym Wolnych Konopi, członkiem zarządu tego wspaniałego stowarzyszenia. Marihuanę można palić nie tylko do celów rekreacyjnych, można ją też zażywać jako lekarstwo. Jakkolwiek, patrząc na przykład na apteki w Kalifornii, może się to wydawać śmieszne, bo tam wygląda to tak, że idzie się na plaży i mówi, że tam mały palec u nogi boli, można dostać receptę i przestaje boleć, to naprawdę przy wielu schorzeniach marihuana pomaga. I to nie chodzi o to, żeby było fajnie i wesoło, tylko ona naprawdę niweluje objawy, czy przy stwardnieniu rozsianym, czy przy padaczce, przy zanikach apetytu po chemioterapii, przy nudnościach, przy jaskrze. Są naprawdę bardzo skutecznym lekiem. Facet, który wyizolował THC, czyli składnik aktywny gandzi, mówi, że konopie mogą zostać 50-20% wszystkich leków. Odmawiamy tego ludziom, łamiemy tak naprawdę konstytucyjne ich prawo do dostępu do leczenia w imię jakichś chorych ideałów, żeby chronić naród przed narkomaństwem. 2 czy 3 lata temu była nowelizacja ustawy i marihuana znalazła się w 2 załącznikach jednocześnie, jako ta, która może być stosowana w lecznictwie i jako ta, która nie może być stosowana w lecznictwie. To była zwyczajna omyłka, po prostu ktoś tam zapomniał to wykreślić, ale niestety tak jest. Jak Sejm uchwali, że 2 plus 2 to jest 5, to jest 5. Tak jest. Więc w tym momencie marihuana może i nie może jednocześnie być stosowana w lecznictwie. Jest też odwieczny problem, czy marihuana jako susz, czy marihuana jako wyizolowane składniki aktywne. No i tu jest problem taki, że marihuana to nie jest tylko THC, czyli ten główny składnik euforyczny, to jest też CBD i kilkadziesiąt innych związków aktywnych. I ten koktajl działa bardzo różnie na różne osoby, więc tak naprawdę susz jest dużo lepszy, czego dowodem jest Bedrocan, który jest w Europie dopuszczony jako lek. W większości państw Europy tak naprawdę można go dostać. Idzie się do lekarza, dostaje się receptę, idzie się do apteki i dostaje się susz. Można go palić, można go jeść, można go waporyzować, tak jest najzdrowiej. Ale nie w Polsce. Jedyna metoda, żeby w Polsce legalnie posiadać marihuanę do celów medycznych, to wyjechać do Niemiec, wyjechać do Holandii czy wyjechać do Włoszech, zameldować się tam tymczasowo, jako obywatele Unii mamy takie prawo, więc jedziemy do Niemiec, rejestrujemy się tam, że niby tam mieszkamy, idziemy do lekarza, dostajemy receptę na ten Bedrocan, idziemy do apteki, mamy pudełeczko, na którym jest nasze imię i nazwisko i ubiegamy się o pozwolenie na wyjazd na wakacje do Polski. No i jedziemy na wakacje do Polski z tym pudełeczkiem. Jak nam się skończy to pudełeczko, tam jest 5 gramów w środku, no to nikt nie będzie w stanie sprawdzić, co do tego pudełeczka później włożymy.